Jeżeli wygrałbym 700 zł, to bym wtedy kupił opony letnie do Poloneza. 700. Myślę, że najpierw bym kupiła grę Styx na Xboxa. Jakąś sukieneczkę bym sobie ładną kupiła. O, taką w kwiaty sukienkę, taką z falbankami, żeby najlepiej, żeby była żółta. Ogólnie na co dzień 700 zł to może być bardzo fajna sumka. Znaczna kwota to jest. No dużo, na wakacje wystarczy. Te 700 zł bym przeznaczyła na wycieczkę. Być może do Warszawy. Do Rzymu. Do Barcelony. Od razu, moment. Nie ma opcji, tu nie ma pogody dla mnie. Myślę, że przeznaczyłabym je na wyjazd marzeń, albo przynajmniej na wyjazd marzeń danego roku. Bardzo chciałabym pojechać do Japonii, to jest jedno z moich największych marzeń. Pozwiedzałbym trochę Lublina, wszystkie jakieś muzea, a potem pojechał też na Zamborzyce ze znajomymi. Wiesz co, chyba pojadę na wakacje jakieś fajne i będę chodzić po górach. No jadę na wakacje z przyjaciółką. Gdzieś bym się wybrał na erę, taką krótką podróż. I myślę, że albo nad morze, albo w góry. Myślę, że na jakąś podróż, ponieważ jestem fascynatką wyjazdów, podróży, poznawania świata. Niemniej zewsząd wracam zawsze do Lublina. Dla mnie to jest dużo 700 zł, bardzo dużo. 700? O cholera. 700 zł? Tak. Na jedzenie. Bym sobie kupiła buty, takie dobre buty. I jedzenie. Myślę, że mięso na pewno, na grilla. Kurde, no, nie wiem. Kupiłabym seleków. Czy dużo, czy mało? 700? Myślę, że całkiem sporo. Tak, to jest sporo. Mało, ale powinno wystarczyć. Wydałabym je na pomoc potrzebującym. Dla małego dziecka. No tu, w brzuszku. Dla biednych. By wspomóc ich. Myślę, że tak. Może dzieci w domu dziecka są bardzo potrzebujące. Pewnie bym pomyślała, że coś zrobić dla innych. Może w jakieś schronisko dla psów? A mamy taką osobę, której bym pomógł finansowo. Dla siebie bym tylko wykorzystała, żeby kupić sobie coś potrzebne. No, no na pewno sobie poszła ciuchy kupić. Pewnie bym sobie jakiś telefon może kupił, bo mu się zepsuł. Jakieś części do roweru i jakieś może telefon, bo zgubiłem ostatnio. Przeznaczyłabym je na dokończenie zdania prawa jazdy. Zakup jakiejś gitary super, bądź innego instrumentu. No może bym przekupił odkurzacz, bo nie mam. Zauważyłam na bazarku na Zana w Lublinie babcię silnie chudo, jakby z obozu niemieckiego wypuszczona. Nie miała kości, tylko ości. A sweterek same dziurki, spódniczka same dziurki, buciki podarte. I minę skrzywiono i prosto tej babci bym zawiezła na ulicę Zana, na bazarek, te 700. To bym sobie uczynek dobry złapała, bo do nieba się PKS-em nie zajedzie, tylko zbierać uczynki trzeba. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o pieniądze, zawsze może być więcej. Zależy na co. Zależy. Nie wiem, dla mnie to jest dużo. Dla mnie to też dużo jest. No w sumie dużo nawet. Czy dużo, czy mało? No myślę, że nie za wiele. No dla mnie dużo. To jest bardzo dużo. Super dużo. I dużo, i mało, prawda? Tak w miarę. Optymalnie. No każdy chciałby mieć te 700 zł więcej niż ma.